Na rozpoczęcie sezonu postanowiliśmy tego roku pojechać nad Jezioro Czorsztyńskie. Zabukowaliśmy sobie nocleg nieopodal jeziora w gościńcu pienińskim, z którego przy bezchmurnej pogodzie napawaliśmy się widokiem ośnieżonych szczytów Tatr. Zapraszamy Was na krótką relację z tego wyjazdu. Witajcie ponownie. U nas sezon dopiero się rozpoczyna. Jesteśmy w Czorsztynie, a w zasadzie w okolicy Czorsztyna, nad jeziorem czorsztyńskim. No i co, zabierzemy Was w podróż wkoło Tatr. Czekamy jeszcze na Adasia, który jest już tuż i na cztery motocykle zrobimy sobie kółeczko wokół Tatr. Spróbujemy Wam coś pokazać. Ślady naszej walki. Tak jest. To jest przygoda z wczoraj. Tygrysek położył się po raz kolejny. Postanowił się odpocząć, poleżeć. Trochę. Nie miał ochoty dalej jechać. Przewrócił się, troszeczkę poleżał. Nie mogą być za nowe. No. Adaś, pokaż, który set jest złamany. Chcielibyście. Wszystkie całe, co? Nie ma tak dobrze. Jak on jest pochylony, to ja już jestem na palcach, to ja potrzebuję teraz jeszcze 10 cm wysokości, żeby dojść do pionu. Nie ma szans. To nie twój kaliber, Jacek. Nawet się nim nie przejadę, bo to jest motocykl dla mężczyzny, a nie dla chłopców. W końcu mi powiedzieli, że dobrałem sobie motor do mojego wzrostu jeszcze. Nie, bo taki wielki jestem, nie? Jeszcze w kurce, w tym, to potem na małym motorze, to tak, kurde, dziwnie. Oleg napisał, że w końcu motocykl, na którym brzoza nie wygląda jak na psie. Zmierzamy właśnie na zwiedzanie parku. Jak tam, Jacku? Bilety są? Zamku Czorsztyńskiego. Tu są bilety, tylko tutaj gotówką można płacić, a jeżeli chcemy kartą, to trzeba iść na zamek. Na zamku podobno można zapłacić kartą. Wy chcecie płacić kartą? Ja już mam kupioną. Robert kupił ulgowe. Tak? Ja z sposób specjalnej troski. Nie wiem, czy u Adama by przeszło. Adam chyba musi to jest za bardzo wyrósł. Adam trochę za wysoki, chyba musi na ulgowy się już chyba nie załapie. Na dziecięcy nie wejdę. Bilet XXL musi kupić. Tak, Adaś to podwójny.
Coś widać. Proponuję, Robert, żeby tak. Ty wejdziesz na swój bilet do środka, przerzucisz go potem przez płot i wiesz. O. Samolocik z niego zrobię i tak puszczę, nie? Tak jest. I tak po kolei wszyscy przejdziemy na jeden bilet za 10 zł. Tutaj jest piękniejszy widok niż zamek. To jest jeziorko.